Był marsz Tuska, jak pani tego ocenia? Popiera pani tą akcję? Popieram tę akcję i to bardzo 100% popieram akcję. Jestem za tym, co się wczoraj działo. Proszę pana, nikomu 800 plus nie pomoże. Uważam, że nie powinno być 800 plus. Dlaczego nie pomoże? Bo i tak jest taka duża drożyzna, taka duża inflacja, że to 800 plus niewiele pomaga. Ale powiększy to inflację? Ma to wpływ na inflację według pani? Bo już tam... Oczywiście, że ma wpływ na inflację. Czemu ludzie nie myślą o tym? Tylko się cieszą, że będą brać znowu i większość tutaj... No... Proszę pana, ktoś, kto jest nieświadomy, to się cieszy. A kto jest świadomy tego, co się w obecnym czasie dzieje, to się nie cieszy, proszę pana. Popieram akcję. Pomijano to bardzo dużo według mnie osób. Jak pani myśli, ludzie się sprzeciwią teraz PiS-owi, bo wybory niedługo? Moim zdaniem powinni się sprzeciwić. Moim zdaniem powinni się sprzeciwić. A co zrobią emeryci, tego nie wiem. A 13 pomaga, 14 pani na przykład? Tak, czy... pomaga. To jest 13. 13 pensja to powinna być cała pensja, a nie... Dla mnie 13 pensja czy 14 to jest cała pensja, a nie dodatek jakiś. Nie, trzeba by stała emerytura większa co miesiąc. Proszę pana, to są śmieszne pieniądze i mnie 13 pensja ani 14 w ogóle nie ratuje. To znaczy złoty dziennie. Nie chcę takich pieniędzy dostawać. Chcę normalnie żyć. Bez drożyzny przede wszystkim. Pani tylko na cenach najbardziej zależy, tak? Tak, z mniejszymi rachunkami. A co na pani najwięcej wydaje? Na czynsz, no nie wiem, rachunki, prąd, gaz? Czy powinno być 800 plus? I komu dawać, komu nie? Nie jest pani za tym? Nie. Komu dawać, komu nie? Bogatym dawać? A bogatym nie, bo bogaci to mają. 10 tysięcy zarabia, pomoże mu tu 800 czy 500 plus? Bez 800. Wychowałam dwoje dzieci bez 500 plus i się dało. I było różnie. Ale człowiek uczciwy po prostu uczciwie pracuje. Trzeba iść do pracy. I pracę lepiej ludziom dać. Oczywiście, że pracę ludziom dać. Niech każdy pójdzie i pracuje, no, zarobi pieniądze. Idą, bo jak mam czwórkę dzieci, to zarobi 2-3 tysiące. Po co iść do pracy? Ja płaca mu się. Pana, ja nie wiem, czy ludzie tak za 500 plus wyżyją. Dla mnie to jest nierealne. Ja by sobie gdzieś dorabiali. No to jest to możliwe, tak no słabo, ale... I do uczciwej pracy to by zarobili, a dla mnie to jest nierealne. W ogóle źle się dzieje w Polsce. Bardzo źle się dzieje. Na temat drożyzny. Czy coś zdrożało teraz? Jak pani sobie radzi z tą drożyzną? Co trzeba, to się kupuje, a co nie trzeba, to... Ale wystarcza? Ile pani ma emerytury i wystarcza pani na wszystko teraz? Jak to wygląda? No muszę się, 2000, ale muszę się po prostu zmienić. Ale wystarczy, jakoś pani sobie radzi, tak? No tak. Nie oszczędza. Da się jakoś? Nie da się, proszę pana. Co najbardziej zdrożało? Co najbardziej zdrożało? Podstawowe rzeczy. Jedzenie, prąd, gaz? No, prąd, gaz też zdrożał. Skąd się to wzięła ta drożyzna, jak pani myśli? Przez kogo? Mieszkanie też zdrożało. No ja wiem, przez kogo? Przez rząd chyba. No. A z rządu pani zadowolona z PiS-u? A ja to w ogóle się nie interesuję tym. A nie tym. A ta 13 pomogła pani, 14, 500 plus? Absolutnie. Nie pomogło to? Nie. Ona pani niższe ceny na przykład, albo co miesiąc 300 zł zamiast tej 13? Oczywiście, że tak. Jak pani myśli, że rząd nic z tym nie zrobi? No, nie interesuje się, bo nie wierzę w...